Tutaj. To co wpuszcza Gosia, czy jak to? O, teraz jest nagrywane. Zrobisz mi foteczkę, super. Dobrze, foteczka zrobiona. To niech wpuszcza gości, bo my jesteśmy rozgrzani, gotowi. Co, ile mamy? 21 osób na ten moment. Czy nas słychać? Czy nas słychać? To jest chyba pierwsze pytanie, najważniejsze. Widać, słychać. Tak, 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 tak. Już są pierwsze potwierdzenia i widać, i słychać. Super. Jakby ktoś zadawał sobie pytanie, czy my tak kolorystycznie, specjalnie, to powiem wam, że to nie było koordynowane. Chociaż kusi mnie, żeby powiedzieć, że tak, bo... Że kontrastowo do prezentacji. Tak, no więc w ogóle pięknie, pięknie. Więc widać nas, słychać, więc możemy zaczynać, bo wybiła 12, więc to jest ten czas, samo południe. I mamy przed sobą no, taką dobrą godzinę wspólną, 20 badań naukowych, których wykorzystanie w biznesie przyniesie wam realne zyski. Zaczniemy, jak to należy, od przedstawienia siebie, także Bato, jakbyś mogła zacząć, czyń honory. Cześć, no więc ja jestem psychologiem, ale głównie psychologiem reklamy, bo zaczynałam od copywritingu, znaczy zaczynałam od tego, że zostałam nauczycielką francuskiego, ale okazało się, że nie lubię dzieci, więc bardzo szybko przeszłam do reklamy. No więc zaczynałam od copywritingu, później grafika, miałam przez pewien czas swoją agencję reklamową, tylko strasznie się nią znudziłam, ale wciąż zajmuję się psychologią reklamy, prowadzę badania w tym zakresie, no i właściwie tyle. Moje życie jest proste jak budowa cepa. A twoje? No, moje pewnie również, może nawet bardziej, tak jak jeśli to było bardzo proste, to moje chyba jest jeszcze prostsze. Ja się zajmuję user experience, budowaniem produktów cyfrowych, optymalizacją sprzedaży i właśnie z wykorzystaniem również dorobku naukowego, czyli badań psychologicznych, badań neuronaukowych i właśnie tą wiedzą chciałem się podzielić. Prowadzę też razem ze wspólnikami agencję UX oraz SEO Webmetric, tutaj z siedzibą w Poznaniu, działającą na terenie całego kraju, więc tak to wygląda z naszej strony. My się jeszcze, może warto powiedzieć, że my się poznaliśmy na jednej z imprez branżowych, to był Crash Mondays we Wrocławiu, no i tak jakoś tutaj zaiskrzyło, widzimy, że mamy wspólną tematykę, myślę, że ciekawą, dlatego też stworzyliśmy to dzisiejsze wydarzenie. No i taki rozkład jazdy może tego wydarzenia, skoro już o tym mówimy. Webinar jest nagrywany, to od razu powiem, on będzie wam też udostępniony, więc jeśli ktoś gdzieś tam musi wyjść wcześniej albo cokolwiek, no to może to zrobić, potem będzie mógł obejrzeć, ale jeśli wyjdzie wcześniej, to nie będzie mógł uczestniczyć w sekcji pytań i odpowiedzi, która też będzie na końcu. Oczywiście możecie też zadawać pytania cały czas w trakcie, one będą zbierane i na samym końcu będziemy odpowiadać, a na końcu będą prezenty, a może nawet dwa, także warto zostać do końca. Także taki jest rozkład jazdy i przechodzimy. Co? Przechodzimy od razu już do merytoryki, czyli do tego, co chcemy opowiedzieć i ja tak trochę nieładnie, ale jako powiedzmy bardzo gospodarz ładnie zacznę, bo to powinien gość zaczynać, ale zacznę mimo wszystko ja. Od takiej myśli przewodniej, już nie wchodząc w jakieś bardzo duże szczegóły, na temat nieracjonalności takiego ludzkiego zachowania, które w jakiś sposób będzie nam towarzyszyć tutaj, bo my ogólnie lubimy myśleć o tym, że jesteśmy bardzo racjonalni i tak dalej. W takim klasycznym ujęciu to też chcemy maksymalizować zyski, minimalizować straty, tak, co jesteśmy rozsądni, tak, wszystko myślimy, a w praktyce okazuje się, że jednak tak nie jest. I takie dwa przykłady, jeden jest po lewej stronie, to jest z moich zajęć ze studentami. Zabawa polegała na tym, że graliśmy w kości o różne nagrody. Była grupa studentów, każdy rzucał kośćmi, zliczaliśmy punkty, bardzo prosta zabawa. No i co obserwowaliśmy tak naprawdę w tej zabawie? Im bardziej rosła stawka, czyli im bliżej byliśmy danej wygranej, im ta wygrana była wyższa, na przykład w jednym przypadku to, nie wiem, była na przykład puszka coli, a w innym, nie wiem, kawa z automata, a jeszcze w innym coś tam innego, więc było o co zagrać. Pojawiały się takie artefakty zachowań, gdzie ludzie na przykład huchali na te kości, były osoby, które chciały wybrać rzut kośćmi określonym kolorem, niektórzy rzucali bardzo długo, mieszając w ręku i tak dalej, i tak dalej. Ja też dokładałem różne takie utrudnienia po drodze i tych takich dziwnych zachowań, które nie wpływały w żaden sposób na wynik, pojawiało się coraz więcej. Innym przykładem jest winda. Jak stoicie i pewnie czekacie na windę, no to co robicie? Naciskacie raz przycisk i stoicie, aż przyjedzie? Co jeśli nie przyjeżdża dłużej?
naciskamy czasem wielokrotnie, czasem poganiamy tą windę słownie i inne różne rzeczy dzieją się po drodze, które no nie są racjonalne i mimo wszystko są jakby taką naszą codziennością. I ostatnio byłem na wystawie również we Wrocławiu, tam był Banksy, swoją drogą bardzo polecam, i on narysował taki obraz i myślę, że to bardzo fajnie podsumowuje to, jak myśleć o tym naszym kliencie, o tym naszym człowieku, o nas samych zresztą, kiedy robimy te zakupy, no bo tu będzie o reklamie, o kupowaniu, o sprzedaży i tak dalej. Właśnie jesteśmy dalej takimi jaskiniowcami, te nawyki z milionów lat ewolucji tak naprawdę, one dalej w nas zostały, one dalej w nas żyją i tutaj jest idealna ilustracja, jak właśnie grupa jakichś takich jaskiniowców pierwotnych poluje na koszyki już zupełnie współczesne. To tyle tytułem mojego wstępu. Teraz będziemy robili takie przekładanie, czyli raz Beata, raz Beata, raz ja, aż dojdziemy do szczęśliwego finiszu. Także oddaję głos na kolejnym slajdzie. Dziękuję Ci bardzo. Ja zacznę od tego, co możemy zrobić, żeby państwem sterować, żeby zrobić z Was takie bezwolne marionetki, które zrobią dokładnie to, co chcemy. Tak naprawdę mokrym snem każdego marketingowca jest to, co obiecywały przekazy podprogowe, czyli wdrukowanie Wam w mózg tego, że możecie, czy też musicie coś kupić po to, żeby no właśnie, żeby osiągnąć jakąś korzyść. Zaczęło się tak naprawdę dosyć wcześnie, bo zaczęło się w 1957 roku, kiedy to właściciel pewnej upadającej agencji reklamowej, James Vicary, opisał w prasie branżowej pewien eksperyment. Eksperyment, który polegał na tym, że do filmu, wtedy to jeszcze były takie filmy taśmowe, została dodana dodatkowa klatka, na której to klatce pisało: głodny, jedz popcorn, spragniony, pij kolę. Ona się pokazywała na mniej niż 0,4 sekundy, w związku z tym to było tylko takie mrugnięcie. I James Vicary napisał, że spowodowało to wzrost liczby sprzedanego popcornu i coli znacząco, o prawie połowę. Oczywiście bodziec podprogowy może być też ukryty wśród innych, natomiast no właśnie, od tego czasu zaczął się boom na reklamy podprogowe. Wykorzystał go na przykład Clinton w kampanii przeciwko Alowi Gore, gdzie eksponował napis "Rac, szczury" w samym filmie, ale też wykorzystywany jest regularnie i to mimo zakazu w telewizji, nawet w telewizji polskiej. Na przykład w 2009 możecie znaleźć w internecie takie screeny z programu Kuby Wojewódzkiego, w którym najpierw jest jedzona pyszna kanapka, a później jest logo Apetiny eksponowane na krótką chwilę. Jest tylko jeden mały problem. Swoją drogą, w międzyczasie zachęcam Was do zabawy, spróbujcie tu znaleźć przekaz podprogowy, bo przekaz podprogowy nie zawsze jest mrugnięciem, czasami jest obrazkiem ukrytym w obrazku. I tak jest tutaj. W każdym razie, jest tylko jeden mały problem z eksperymentem Vicarego. On go nigdy nie przeprowadził. I gdyby go przeprowadził, to niestety efekty nie byłyby tak spektakularne, dlatego że po prostu przekaz podprogowy nie działa, a właściwie działa bardzo słabo, bo jeżeli trafia w Państwa potrzebę, jeżeli trafia w Waszą potrzebę, to faktycznie jest tak, że troszkę działa, ale to jest bardzo niewielki efekt. Próbowaliśmy tego na dużym sklepie internetowym i w ogóle komunikaty pisane nie działały, dlatego że nasza nieświadomość to jest zbyt krótki bodziec, żeby zaczęła czytać. Natomiast komunikaty typu na przykład strzałka w momencie, kiedy zbliżaliśmy się kursorem do koszyka i kiedy chcieliśmy tam wejść, strzałka skierowana na wejść w promocję, działała, ale to była poprawa rzędu kilku procent. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie zauważyliście przekazu podprogowego w tym burgerze, to popatrzcie na sałatę po lewej stronie od miejsca, gdzie kończy się cień, a zaczyna światło. Tam są ukryte $2. Widać? Ty, Wojtek, widzisz? Widzę dolary. Widzisz dolary. To chodi o to, że jest to taki przekaz. Popatrz, ja jestem z Poznania. Tak, jesteś z Poznania. Więc to dolary, to od razu widzę. To. No właśnie, więc... Gdzie kanapka, nie? Gdzie kanapka? W każdym razie, to jest takie tanie. Wydaj dwa, kup dwie kanapki.
No właśnie. To, co tak naprawdę jest odpowiedzią na przekaz progowy i co działa znacznie lepiej, to przekaz okołoprogowy, czyli przekaz dłuższy niż podprogowy. On trwa 0,7 sekundy mniej więcej. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda, to na przykład jest taki stary film z 97 roku, Always Coca-Cola, gdzie na środku jest kapsel, a po bokach zmienia się tło i w momencie, kiedy lektor mówi o Coca-Coli, czy też śpiewa o Coca-Coli, to w tym momencie pojawiają się róże, pojawiają się soczyste owocki, czyli wszystkie skojarzenia, które możemy budować z marką. I tak to działa właśnie, tylko obrazkowo i tylko skojarzenia, które budujemy z marką. Nigdy tak naprawdę tekst, nigdy instrukcja, co mamy zrobić, dlatego że to po prostu nie zadziała. Oczywiście jest alternatywa dla przekazu okołoprogowego, czyli lokowanie produktu. Lokowanie produktu, wszyscy wiedzą, co to jest, czym to się je, jest to ogromny rynek w 2021, są najnowsze dane, które znalazłam, lokowanie produktu tylko w Ameryce, to było 20 miliardów dolarów. Myślę, że więcej niż polski budżet. Czy to działa? Ano działa, bo na przykład Nokia w momencie, kiedy zdecydowała się lokować swoje telefony w Matrixie, poprawiła rozpoznawalność marki o 50%. Wszyscy chcieli mieć Nokia, sama miałam Nokia. No właśnie. W Polsce robimy to w sposób bardzo oczywisty, na zasadzie takiej, na przykład akurat nie mam, nie zaopatrzyłam się, a mogłam się na przykład w jakieś przyprawy Knora zaopatrzyć, czy coś takiego, właśnie wam ulokowałam produkt. W każdym razie w Polsce robimy to łopatologicznie, w Ameryce zwykle robi się to subtelne i chociaż wcale nie zawsze. Natomiast okazuje się, że bez względu na to, czy to robimy subtelnie, czy nie, to działa. To działa dlatego, że my tak naprawdę chcemy zapomnieć o tym, że to jest tylko reklama. Chcemy wierzyć w to, że ta postać istnieje, dajemy się wciągnąć w uniwersum filmu i zatracamy ten krytycyzm, który nam mówi, hej, ta mała dziewczynka tak naprawdę wcale nie lubi Delicji, albo nawet jeżeli, to ten uśmiech jest sztuczny. Efekt aureoli. Jeżeli znany aktor korzysta z jakiegoś produktu, ten produkt też staje się dla nas atrakcyjny. Wojtku, twoja kolej. Moja kolej. Przejmuję w takim razie tutaj sterowanie nad tym i moja kolej zaczyna się od czegoś, co można nazwać projektem opakowań, czyli czy wysoki produkt jest bardziej luksusowy. Jak sobie zobaczymy butelki na przykład właśnie luksusowych alkoholi, perfum czy jakichkolwiek innych takich produktów, które mają fizyczne opakowania, to okazuje się, że te, które są wyższe z jakiegoś powodu są odbierane jako bardziej luksusowe, jako droższe, w jakiś sposób podkreślają status potencjalnego kupującego i możemy to zobaczyć chociażby, jak wejdziemy do Ritual, jest taki sklep, w którym można kupić takie patyczki zapachowe, to te najdroższe patyczki zapachowe, najbardziej ekskluzywne są w takich bardzo, bardzo wysokich tubach, które bardzo przypominają właśnie takie butelki. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że istnieje pewne powiązanie, zarówno kulturowe, jak i takie wyobrażeniowe, które funkcjonują. Na przykład modelki na wybiegach również mają pewne wymagania co do wzrostu, trzeba je spełniać, żeby w ogóle móc wyjść na wybieg, więc tutaj również następuje takie pewne przeniesienie tych cech ludzkich, czy cech wyobrażeń, co jest luksusowe, co jest silne, co jest piękne na właśnie produkty i ten transfer prestiżu następuje tutaj jeden do jeden i widzimy na przykład też w przypadku architektury, jak mamy tutaj na przykład Dubaj, tak, i ten wspaniały wieżowiec, no to znowu wieżowiec, coś luksusowego kojarzy właśnie nam się z czymś takim, jakieś wielkie biuro, wielkie korporacje, raczej nie kojarzy nam się na małym, jednokondygnacyjnym budynku, tylko raczej na czymś, co właściwie prawie, że sięga samego nieba, zresztą w Dubaju oni się prześcigają teraz w tym, kto wybuduje wyższe. I w przypadku produktów również ma to swoje zastosowanie. Produkty fizyczne zyskują taki prestiż, kiedy są wyższe. Zobaczmy sobie jeszcze jeden przykład. Tutaj na przykład mamy Perlage, mamy cisowiankę w takiej zwykłej butelce. Ona jest wysoka, ale jest z kolei taka, powiedzmy, gruba, nie wiem jak to nazwać, szeroka. Duże biodra.
Tak, więc tutaj tak wygląda. Cisowianka znowu jest dosyć wysoka, ale są też te małe już cisowianki czy w puszce. No i tutaj to wiadomo, że to już jest takie, wchodzę sobie, nie wiem, na stację benzynową czy do jakiegoś sklepu, kupię sobie cisowiankę w puszce i tyle. Nie ma w tym żadnego prestiżu, ale jak postawię taką perlaż, która jest smukła i wysoka, tak, sięga prawie nieba, no to widać, że to jest produkt prestiżowy. I w ten sposób można to budować, jeśli macie produkty cyfrowe w swoje produkty fizyczne w swoich biznesach, zastanawiacie się nad brandingiem, wprowadzacie produkt na rynek. Jeśli chcecie uderzyć w markę premium, to rozważcie właśnie opakowania, które są wysokie, jeśli wasz produkt na to pozwala. Bata. Okej, to teraz znowu ja z kolei z propozycją, żebyście sprzedawali produkt, którego nie macie, albo który macie, ale którego jeszcze nie sprzedajecie, dlatego że to się wam tak naprawdę opłaca. Zaczęło się od starego już bardzo eksperymentu z 75 roku, kiedy to badani dostali jedno z dwóch opakowań. Albo opakowanie, w którym były dwa ciastka, rzekomo test nowego produktu na rynku, albo opakowanie, w którym było 10 ciastek. I dostali też ankietę, która pozwoliła im ocenić te ciastka. Okazało się, że ci, którzy dostali dwa, uważali, że one są mega smaczne. Dlaczego? Dlatego, że pozostali w niedosycie. Podczas gdy ci, którzy dostali więcej ciastek, byli obżarci, byli najedzeni, w związku z tym oceniali je jako smaczne, ale no nie porywają. Jeden z moich studentów niedawno w ramach pracy magisterskiej powtórzył zresztą ten eksperyment z dokładnie tym samym efektem. To znaczy ci, którzy dostawali jedno czy dwa ciastka, uważali, że są to fantastyczne ciastka i że nigdy takich dobrych nie jedli. Natomiast ci, którzy dostawali 10, no może być. Generalnie lepiej oceniamy to, czego nie mamy. Wiadomo, trawa jest zieleńsza u sąsiada. To, co Państwo widzicie tutaj, to są dwa przykłady tego. Koronny przykład, Hermes. Hermes, który wypuścił tak zwaną torbę Birkinkę od Jane Birkin, modelki. Z temu towarzyszy śmieszna historia, dlatego że Jane Birkin kiedyś przechodząc przez kolana CEO Hermesa w samolocie do Londynu, wywaliła się z pięcioma torbami i on jej powiedział: Madame, proszę poczekać. Czekać, ja pani zrobię taką torbę, że będzie pani zadowolona. Ona nienawidziła tej torby, bo ona jest bardzo ciężka. Niemniej jednak nie możecie państwo tak po prostu wejść do sklepu i kupić torbę. Po pierwsze, kosztuje ona astronomiczną sumę. Większość z nas tyle nie zarabia. Cena kończy się na 1 400 000 dolarów, zaczyna bodajże od 75 czy 100 000 dolarów. Po drugie, musicie się zapisać i na nią poczekać. Ale jak tylko wyjdziecie z nową Birkinką z salonu, to możecie ją sprzedać dwa razy drożej, więc warto. W każdym razie, dlaczego Hermes nie otworzy kolejnej fabryki, gdzie zrobi więcej toreb? Ano dlatego, że mu się to nie opłaca, że wtedy zacząłby je sprzedawać nie po 70 000 dolarów, ale po 7, a może nawet po 700 dolarów. Podobna rzecz spotkała na przykład firmę Witthen, polską firmę, która kiedyś była firmą topową, ale żeby ratować się przed kryzysem, musiała wejść do Lidla i stała się ogólnodostępna. W tej chwili dalej istnieje na rynku, ale jednocześnie no jej pozycja bardzo spadła. Inne warianty niedostępności to na przykład wyprzedaż, ostatnie sztuki, liczba odsłon, zaraz tego nie będzie, albo takie coś, co stosujemy bardzo często w sklepach. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie po konkretny produkt, na przykład MP3, i wszędzie półki są załadowane tymi MP3 po tyle, ile można, ale jeden model jest prawie wyprzedany. To znaczy jest jedno, dwa opakowania może na półce. Co myślicie? Wojtek, co ty byś pomyślał? No, że bardzo dobry jakościowo, Dobry, bo bo się to tak mało. sprzedaje, prawda? No więc Tak, jego nie bez bo powodu szybko jest wyszedł. tak mało, dlatego że zalega w magazynie i trzeba go sprzedać. To jest celowy zabieg. No i twoja kolej. Tak, a jeszcze dopowiem tutaj, bo tak samo jak tutaj z torbą jest też z Rolexem. Rolex jeszcze robi coś Tak. takiego, bo akurat mam okazję współpracować z jednym jubilerem, który sprzedaje, że na przykład nie dość, że trzeba się zapisać, to jeszcze jest pewien taki bufor, gdzie one muszą być na witrynie z kartką, że są zarezerwowane. Jest taki pewien bufor, trzeba na to poczekać, kiedy one są w ten sposób eksponowane. To też buduje znowu to, że wszyscy widzą, że o, no, nie mogę sobie wejść i kupić tak po prostu Rolexa, dajcie mi, a już jakiś tam inny zegarek oczywiście mogę. Więc to też jest budowanie czegoś takiego, bardzo ciekawa, popularna technika.
Dobra, moja kolej, tak, przyjmuję. Jak łatwe powinno być otworzenie opakowania produktu? Tutaj badacze, które tutaj nazwiska widzicie na ekranie, bo tutaj zrobiłem też screena z popularnych miejsc, gdzie można o tych badaniach poczytać, na przykład z ResearchGate albo z Science Direct, to oni zadali sobie właśnie to pytanie, czy produkt będzie smakował lepiej, jeśli będzie trudniej go otworzyć, czy na przykład będzie smakował lepiej, jeśli będzie go łatwiej, a może w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. I teraz co się dowiedzieli? Dowiedzieli się, że jak najbardziej wpływa to na postrzeganie jakości produktu. Przykład z winem, kiedy otwieramy wino korkociągiem, gdzie no, umówmy się, korek jest czymś trochę już oldschoolowym i tak właściwie niepotrzebnym. Nawet część win takich ekskluzywnych również już ma normalnie nakrętkę. Nakrętka jest dużo wygodniejsza pod wieloma względami, nie wymaga dodatkowych narzędzi do tego, żeby otwierać opakowanie. A okazało się, że te osoby postrzegały ten smak lepiej. I to nie na takiej zasadzie, że okej, otworzyłem i tak sobie mówię, tylko faktycznie badania rezonansem magnetycznym potwierdziły to, że w mózgu zapalają się te obszary odczuwania przyjemności bardziej, kiedy włożyłem w to trochę wysiłku. I teraz takie też proste skojarzenia tutaj istnieją, bo pamiętajmy o tym, że produkty czy przedmioty, które są wartościowe, one zazwyczaj są też trudno dostępne, dlatego tutaj umieściłem safe. Mamy takie skojarzenia, czyli no safe jest trudno otworzyć, więc w środku safe'u no raczej nie będzie puszki coli, bardziej spodziewamy się tam czegoś, nie wiem, diamentów, jakichś coli, pieniędzy, jakichś bardzo wartościowych przedmiotów. No i safe jest trudno otworzyć, więc tutaj też następuje takie pewna taka analogia, pewne skojarzenia, tak? Coś jest trudniej otworzyć, jest to bardziej wartościowe, trochę się trzeba namęczyć, więc bardziej nam smakuje. Więc jest pewien optymalny poziom, jak trudno powinno być otworzyć produkt. Oczywiście jak będzie za trudno, no to też będzie frustrujące, ale jak jest za łatwo, to również może być postrzegane gorzej, niż byłoby to stanowiło odrobinę wyzwania. I ja idę od razu za ciosem. Jeszcze z kolejną rzeczą, jak jesteśmy przy opakowaniach, czyli kształt smaku. Bardzo ciekawe badanie, takie związane z multisensoryką, jakby postrzeganiem wielozmysłowym opakowań. Zobaczcie na przykład to opakowanie Milki. Jakie oni zastosowali tam fonty? One są takie trochę rozlane, trochę tak jakbyśmy wzięli czekoladę i trochę ją długo trzymali w rękach, no to ona się zaczyna rozpuszczać, tak? Zresztą w ogóle sama reklama, tak? No jest taka delikatna ta czekolada, bo rozpuszcza się w ustach. I zobaczcie, to opakowanie też w pewien sposób rozpuszcza się. Widać, że ten font, który jest tam zastosowany, on do tego nawiązuje. I jak wykazało to badanie, faktycznie istnieją kształty, dźwięki, nazwy, które właśnie są pobudzają to postrzeganie tego smaku, wyobrażenie tego smaku. Na przykład ta Milka, ona też nawet w samej nazwie, ona jest taka mleczna, ona jest taka ciągnąca się, jakby językowo, jak chcę to zmienić, Milka, nie? Ona się ciągnie, rozpuszcza się w ustach, nawet wymawiając jej nazwę. I to wpływa na nasze wyobrażenie tego produktu. Na pewno byśmy nie nazwali tej czekolady jakoś ostro. O, widzę, że tutaj Piotr też o tym mówi. O, pojawia się też taka myśl, że ktoś, że coś, co jest trudniej otworzyć, jest czymś bardziej higienicznym. Tak, jak najbardziej. Można też postrzegać właśnie świeżość produktu, ponieważ trudniej było go otworzyć, więc on pewnie się nie rozszczelnił samodzielnie. To są właśnie te skojarzenia. Dlatego to zostało zaprojektowane tak, a nie inaczej. Zobaczcie tutaj jeszcze dwa opakowania. Jedno z tych opakowań zmodyfikował nasz projektant. I tutaj widzimy po prawej stronie oryginalne opakowanie Ben & Jerry's, a po lewej jest zmodyfikowane. I zobaczcie, że oryginalne opakowanie właśnie ono ma również te takie zaokrąglenia, również te fonty, które są właśnie takie trochę opływowe, a zupełnie inaczej wygląda to opakowanie, kiedy te fonty byłyby takie ostre. Mam na myśli samo logo tutaj akurat. Więc jak najbardziej kształty, dźwięki wpływają na postrzeganie smaku produktu. Tutaj mamy jeszcze jeden przykład. Zobaczcie, jak to wyglądało. W praktyce był eksperyment związany z opakowaniami, z nazwami. Zobaczcie, jak one wyglądały, jak się kojarzą. Które z nich są bardziej dla was kwaśne, a które bardziej słodkie. Z czym się kojarzą te takie te bulwiaste opakowania? Nie? Czy one się wam nie kojarzą z dojrzałymi owocami? Z czymś, co postrzegaliśmy jako słodkie, gdzieś jak biegaliśmy po jakiejś prehistorycznej sawannie, czego wypatrywaliśmy, słodki owoc, tak? Ciągnący się element. Zazwyczaj rzeczy słodkie są takie,
też ciągnące się, jakiś budyń, jakaś czekolada, jakieś nadzienie, karmel, nie, to są wszystko takie rzeczy. Po prawej stronie mamy taki przykład praktyczny też. Tutaj zmieniono kształt samego produktu, czyli te kawałki czekolady nie są teraz takie ostre, tylko stały się takie właśnie opływowe, bulwiaste i okazało się, że ludziom ta czekolada zaczęła smakować bardziej, tylko dlatego, że miała inny kształt, który sugerował, że to jest słodsze. Także tutaj kolejny taki przykład. I oddaję głos Bacie. Okej, to ja jeszcze tylko dopowiem taką ciekawostkę, bo jedna z moich magistrantek robiła bardzo fajny eksperyment, w którym ta sama czekolada, była to jakaś tam najtańsza czekolada z marketu, wsadzona do opakowań o różnym kolorze, smakowała inaczej. Okazało się, że z niebieskiego opakowania była mleczną, z brązowego była gorzką czekoladą, z białego była zbyt słodka, a z czerwotnego taka jakaś pikantna, jakby tam chili było. Taka ciekawostka. Natomiast do oczekiwań naszych jeszcze wrócimy, natomiast ja chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tym, jak bardzo nam się wydaje, że myślimy, a tak naprawdę wcale nie myślimy. I jak wykorzystać bezrefleksyjność klienta na przykładzie czegoś, co wykorzystuje na przykład duże sklepy AGD, ale wcale nie tylko, czyli długości opisu. Znowu, zaczęło się od starego, ja wtedy wisiałam na trzepaku i byłam młodym dzieckiem, 10-letnim, starego eksperymentu Alby i Marmonsteina, który polegał na tym, że badanym pokazano 3 oferty kupna auta. Jedno auto miało wyszczególnione 9 zupełnie nieważnych cech, na przykład takich, że wycieraczki Wam się same włączają w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz, albo że w Kalifornii macie podgrzewaną kierownicę. Drugie auto miało 3 cechy, ale ważne, czyli było ekonomiczne, miało duży bagażnik, było bezpieczne. I trzecie auto, grupa kontrolna, miało 3 nieważne cechy, właśnie takie typu te wycieraczki. Co się okazało? Okazało się, że ludzie bez względu na to, czy chcieli kupić auto, czy nie chcieli kupić auto, czy byli to studenci, czy też osoby rekrutowane pod komisami sprzedającymi auta, i tak wybierali po długości cech. Myśmy to badanie również zreplikowaliśmy je na telewizorze i okazało się, że bez względu na to, jaki model telewizora mieliśmy, to tak naprawdę o decyzji zakupowej decydowała długość opisu. Tylko i wyłącznie. Czyli jeżeli chcecie sprzedać starość, który Wam zalega na magazynie, po prostu napiszcie dużo cech i to nawet takich nieważnych, typu przy telewizorze, że ma pilota. Umówmy się, każdy telewizor ma w tej chwili pilota. Co więcej, możemy aktywnie zachęcić do niemyślenia, na przykład humorem. Humor jest takim narzędziem, które bardzo długo było pomijane. Claude Hopkins, ojciec psychologii reklamy, mówił bardzo autorytatywnie: ludzie nie kupują od klaunów. Tyle tylko, że udowodniono, że jednak nie tylko kupują, ale że kupują całkowicie bezrefleksyjnie. Humor tak naprawdę wyłącza nasze myślenie, sprawia, że koncentrujemy się na zupełnie innych aspektach reklamy niż te związane z jakością produktu, z ceną i tak dalej. Po prostu zaczynamy się dobrze bawić, przestajemy myśleć. Ale jednak zachęcę Was do myślenia i do posłuchania Wojtka. Okej, idę w takim razie ja z nowością od McDonalda. Od jakiegoś czasu mamy posyp wstrząśnij schrup, czyli takie, oj, tu się coś przesunęło, tak. Takie frytki, które można w pewien sposób zrobić samemu, to znaczy dostajemy paczkę frytek, dostajemy przyprawę i dostajemy taki duży papierowy worek, wrzucamy tam frytki, wrzucamy tę przyprawę, potrząsamy, no i jemy, tak, jakby wprowadzamy odrobinę takiego zrób to sam. I ten pomysł nie jest zupełnie nowy, ma bardzo długą historię. Kiedyś były takie ciasta, które można było robić samemu, czyli nie wiem, czy kojarzycie, może jeszcze ktoś kopiec kreta, a jeszcze dużo wcześniej były takie ciasta zrób to sam w Stanach Zjednoczonych. No i robiono badanie, okazało się, że panie domu, bo wtedy było to przypisane typowo produkt dla kobiet, no nie były z tego zadowolone, tak? Po prostu nie czuły, że mają jakąś sprawczość nad tym, nie oceniały tego produktu tak dobrze, jak wtedy, kiedy wymyślono, że trzeba coś wykonać, jakąś małą czynność. Tą małą czynnością było wbicie pojedynczego jajka, żeby to ciasto nam odpowiednio tutaj wyrosło i było
smaczne. I wtedy się okazało, że ta jedna drobna czynność, którą w sumie można było również zautomatyzować, dała jakąś taką wartość temu. I efekt IKEA, bo tak to nazywamy od nazwy firmy, która zachęca nas do składania samodzielnie mebli, jest tym, co definiuje jakość tych produktów. Czyli ta odrobina włożonej tej pracy, jakieś zadowolenie z osiągnięcia, nawet najmniejszego, tak? Nawet ten sam taki iluzoryczny czynność, jak dorzucenie i wymieszanie sobie, tak jak się lubi, tych frytek, czy dorzucenie tego jajka w tym starym badaniu, czy też właśnie złożenia mebla z IKEA, nieważne ile błędów po drodze wykonamy, jak krzywa będzie szafka ostatecznie, okazuje się, że ona daje radość dużo większą, więc jeśli macie takie produkty albo macie takie rzeczy, które można poskładać, czy w jakikolwiek sposób zachęcić klienta do pewnej personalizacji, do pewnego stworzenia czegoś, to jak najbardziej możecie to wykorzystać również w świecie cyfrowym, wszelkiego rodzaju konfiguratory, jakieś niewielkie nawet personalizacje, one również mogą sprawić, że ludzie będą chcieli to kupować bardziej, będą bardziej zadowoleni. My robiliśmy kiedyś badania w branży meblarskiej tutaj w Webmetric i tam był też taki pewien poziom, do którego ludzie chcieli modyfikować meble, czyli na przykład chcieli zrobić jakieś akcenty, typu na przykład obszycie jakąś tam nitką, czyli na przykład, nie wiem, kształt jakiegoś tam uchwytu, jakiegoś mebla. I jeśli tych elementów było właśnie mało, powiedzmy dwa, trzy, takie detale, to ludzi to bardzo cieszyło, bardzo chcieli brać w tym udział, ale kiedy musieli konfigurować cały mebel, no to już ich nie cieszyło, więc tutaj też można przesadzić z tym, zrób to sam, musi być taki odpowiedni poziom tej decyzyjności, to musi być po prostu no dosyć łatwe do wyboru, ale jednocześnie ten minimalny wysiłek jest, podnosi jakość. Także szukajcie takich rzeczy u siebie w biznesach, bo one nam mogą wam naprawdę fajnie pomóc, a frytki z maka zawsze spoko. Tak jest. Ja z kolei chciałabym Państwu teraz opowiedzieć o przetwarzaniu peryferyjnym. To jest tak, że niemyślenie możemy wykorzystać i to bez względu na to, czy jesteśmy wielką korporacją, czy jesteśmy na przykład uczelnią, czy jesteśmy małą firmką, która chce się wylansować. Zresztą będziemy zaraz mówić o takiej firmie polskiej, która się fantastycznie na tym wylansowała. Już o niej opowiedziałam Wojtkowi, ale no właśnie. Zacznijmy od początku. Zaczęło się od tego, że Peti i Kaciopo odkryli, że tak naprawdę my możemy pochłaniać informacje z otoczenia na dwa sposoby. Może to być przetwarzanie centralne, czyli takie zastanawianie się tak naprawdę nad tym, o co chodzi, jakie informacje do nas spływają, czyli świadome analizowanie ich. Albo peryferyjne, czyli coś nam gdzieś mignie. Na przykład biegniemy do autobusu i gdzieś z boku nam mignie reklama i zostawi wrażenie. I tak naprawdę te peryferyjne przekazy są częstsze, dlatego że reklam nas bombarduje nawet 1500 dziennie. I w związku z tym te peryferyjne przekazy to jest większość przekazów, które my odbieramy. Dam Państwu przykład. Na przykład przykład po lewej, czyli Toyota, to jest absolutnie reklama nastawiona na przetwarzanie peryferyjne. Jeżeli przyjrzymy się jej przetwarzając ją centralnie, to pomyślimy sobie, że jest to masakra Photoshopem mechanicznym, dlatego że tutaj jest wszystko doklejone, jakieś kwiatki, jakieś auto nie wiadomo po co, które się unosi nad trawą, dużo lasu i natura odkryta od nowa. O co tak naprawdę chodzi? O nic. Chodzi tylko o to, żeby zbudować wrażenie. Z kolei druga reklama brzydkiego jak noc auta, całe szczęście, że nie moje, jest reklamą nastawioną na przetwarzanie centralne. Tak naprawdę tylko jeżeli my przeczytamy slogan, to zastanowimy się, jakie to fajne, pamiętacie Państwo, że humor wyłącza krytyczne myślenie, czyli nie pomyślimy w tym momencie o tym aucie, jakie ono brzydkie. Dlatego, że to auto zabiera 5 razy więcej lasek niż Lamborghini. Przyznam się Wam teraz do pewnego zboczenia zawodowego, mianowicie zbieram papiery toaletowe. Tutaj taki przykład jednego z papierów z mojej kolekcji, właściwie to zbieram same opakowania i zdjęcia opakowań, które, no właśnie, jak my kupujemy papier toaletowy? Przechodzimy alejką w supermarkecie i nie patrzymy, nie czytamy tak naprawdę składu, nie czytamy opakowań, ale jednak te informacje z nich nas bombardują. W związku z tym twórcy reklam starają się zamieścić na swoich opakowaniach słowa, które staną się takimi kotwicami, które wbiją się nam w mózg i które
które zachęcą nas do tego, żebyśmy kupili akurat to właśnie opakowanie. Przyjrzyjmy się na przykład Almusso, bardzo fajny polski produkt, produkowany w Kluczach, który ma na swoim opakowaniu taki oto bełkot. Polska firma Almus buduje się od pokoleń. Tworzymy ją wspólnie z najbliższymi. Twoi bliscy pracują u nas dla was. Rodzina Almusso. Jak przejdziemy szybko obok, to co nam zostanie w głowie? Że to jest polskie od pokoleń, najbliżsi, bliscy was, rodzina. I tylko to, takie kotwice. Oczywiście rolki są ekskluzywne. Gdybyście Państwo rozwinęli taką rolkę do końca, tutaj Almusso ma jeszcze bardzo ciekawy pomysł reklamowy, mianowicie na tych rolkach są połowy zdań, które można dowolnie łączyć i często my psycholodzy jesteśmy dziwni, w związku z tym na jakichś imprezach składamy z tego różne wierszyki. Ale inne firmy wcale nie są gorsze. Weźmy sobie Velvet. Velvet, który od 15 lat jest nowością i to zawsze taką samą. Rolki są tym razem zmysłowe, moi drodzy. Oczywiście widywałam też rolki artystyczne, ale te akurat są zmysłowe, z orzeźwiającą bryzą morską. Umówmy się, jak używamy tej straight taśmy, bryza morska to jest wiatr z morza, z kropelkami wody, który niesie zapach wodorostów i zdechłej ryby. I to nie ma z nim nic wspólnego. Ale jednak to, co widzimy, orzeźwiająca natury, morska, zmysłowa nowość. No i oczywiście ten piesek, który też sprzedaje wszystko. Swego czasu prowadziłam duży profil w mediach społecznościowych dużego sklepu z galanterią i nie miałam już zupełnie żadnych pomysłów, co robić. Natomiast tak, dobry copywriter, pani Natalio, i nie miałam już żadnych pomysłów, co robić i pewnego dnia po prostu wkleiłam kota obok torebki. I okazało się, że to zadziałało fantastycznie, że kotki i pieski sprzedają wszystko. Okidoki, Wojtku. Przejmuję. No właśnie, mamy kotki i pieski, czyli ładne i słodkie, więc może teraz chwilę o czymś bardzo, bardzo zbliżonym. I takie pytanie, czy ładni mają łatwiej? Jest taka powszechna opinia, że ludzie ładni mają po prostu łatwiej w życiu, ale czy to się też przekłada na produkty cyfrowe bądź fizyczne? No i zrobiono eksperyment. On najpierw był wykonany w Japonii, następnie był robiony w Izraelu. No i co się okazało? Były dwa bankomaty, które miały interfejsy dokładnie z taką samą ilością, powiedzmy, irytujących elementów, ale jeden był bardzo, bardzo surowy, a drugi był taki, no, dużo ładniejszy, tak? Po prostu wyglądał dużo, dużo ciekawiej pod względem estetyki, tylko i wyłącznie, bo cała reszta była dokładnie taka sama. No i robiono badanie, które z nich będzie wykorzystywane i postrzegane jako bardziej użyteczny, wygodniejszy w użyciu i tak dalej. No i nie trudno pewnie zgadnąć, że ten ładniejszy. No i teraz zadano sobie pytanie, no dobra, ale dlaczego tak się stało? Tak? No przecież on się różni tylko i wyłącznie wyglądem. Kiedy projektujemy strony internetowe to, czy jakieś produkty typowo użytkowe, no to też ta estetyka, no, ona nie jest na pierwszym miejscu. Bardzo często tylko no, uważana, że okej, no wygląda jak wygląda, ale to jest przydatne, więc będzie się sprzedawać. No i okazuje się, że nie do końca tak jest. Jednak ta estetyka ma wpływ i wynika to z poziomu relaksacji osoby. Jeśli widzimy coś, co jest brzydkie, co nas nie nastraja zbyt pozytywnie, to jesteśmy po pierwsze bardziej krytyczni, trochę bardziej zestresowani tą czynnością, trochę bardziej sfrustrowani, a jak jesteśmy zestresowani, to jesteśmy mniej kreatywni. Człowiek zestresowany nie jest kreatywny. Jak nie jest kreatywny, to rozwiązywanie problemów interfejsu w tym przypadku, czyli tak naprawdę rozwiązywanie problemów jakiejś firmy, tak realnie, jest trudniejsze dla nas. Nie mamy tej kreatywności, nie mamy tej cierpliwości, ta frustracja się jeszcze bardziej indukuje. A kiedy coś jest ładne, wprowadziło nas dobry nastrój, to jesteśmy po pierwsze skłonni bardziej wybaczać, po drugie jesteśmy bardziej zrelaksowani. Jak jesteśmy zrelaksowani, no to tu pokombinujemy. Nacisnę tu, coś nie wyszło jak trzeba, to nacisnę gdzieś indziej i będzie ok. I bardziej wybaczam, ale też łatwiej rozwiązuję te problemy. Co więcej, robiono kolejne badanie, tutaj również były akurat bankomaty, z wykorzystaniem twarzy. Czy jeśli będzie sobie taki bankomat, jak na przykładzie B, ten po prawej stronie, gdzie widać twarz, tutaj akurat kobiecą, to czy ludzie będą bardziej ufać temu bankomatowi, będą bardziej skłonni chcieć go używać i będą bardziej zadowoleni, że z niego korzystają? Okazało się, że jak najbardziej tak, twarze
przede wszystkim twarze dziecięce wpływały na to, że uważaliśmy, że ta maszyna jest ok, można jej zaufać, łatwiej się z niej korzysta i tak dalej, i tak dalej. Także estetyka, jak i również wykorzystanie ludzkich twarzy tutaj okazała się być no, zbawienna dla tych produktów. Także budowanie zaufania, budowanie dobrej oceny, postrzegania produktu jako łatwiejszego można wykonać również za pomocą bardzo prostych metod, jak po prostu zrobienie estetycznego projektu. Oczywiście. Tutaj to się nazywa efekt aureoli nawet i faktycznie tak działa, że w momencie, kiedy widzimy nawet nasz komputer, który się uśmiecha, to mu bardziej ufamy, że nie zje nam danych. Ja z kolei przychodzę z droższym, czyli lepszym, tylko czy aby na pewno. Okazuje się, że cena jest kluczowa, przy czym nie jest tak, jak Państwo myślicie, jak Państwo zakładacie, że droższe zawsze znaczy lepsze. Zaczęło się od tego, że w 1994 roku Cialdini, ojciec psychologii społecznej, zauważył coś ciekawego. Mianowicie jego przyjaciółka miała sklepik na plaży, w którym sprzedawała różne kapelusze, biżuterię, tego typu drobiazgi. I między innymi miała wyroby z żółwia, czyli z tak zwanego szyldkretu, które się w ogóle nie sprzedawały, dlatego że wyglądają jak plastik. Nikt nie wie, że to jest naturalne. W związku z tym poleciła swojej niezbyt rozgarniętej pracownicy, pewnie blondynce, żeby te produkty przeceniła o 70%. A ona dodała 70% i napisała, że są przecenione o 70%. Magia. Sprzedały się w ciągu jednego dnia. Okazuje się, że droższe piwo jest lepsze. Okazuje się, że droższe placebo lepiej leczy. Generalnie lubimy przepłacać i lubimy tak naprawdę mieć coś, co jest droższe, dlatego że wtedy mamy poczucie, że zapłaciliśmy za coś lepszego i bardziej elitarnego. Okej, teraz ty. Teraz ja. Efekt niedoskonałości. Słuchajcie, mamy takie sytuacje, w których zobaczenie takiej ludzkiej strony, czy to produktu, czy na przykład jakiejś osoby, która nam coś prezentuje albo próbuje sprzedać, zobaczenie, że ta osoba jest trochę taka jak my, na przykład to się bardzo fajnie sprowadza w polityce, w minionych wyborach to też widzieliśmy, gdzie część polityków pokazywała swoją ludzką stronę, tak, miała jakieś potknięcia, tak, ale się tym nie przejmowała, pokazywała wręcz, że tak jest i że to jest w porządku, jestem trochę tacy jak wy. Może się okazać, że dzięki temu polubicie tą markę, a nawet ją bardziej zapamiętacie. I tutaj mamy przykłady dwóch reklam. Tak, jeśli skończy się benzyna, to łatwo popchnąć ten samochód i jakby go przepchnąć z drogi. A tutaj z kolei w KFC był w pewnym momencie kryzys związany z dostępnością kurczaków na to, jakby jest główny towar KFC. Stąd reklama nawiązująca do słowa tutaj fuck i przeproszenie, że no one się po prostu skończyły, tak? Że oni no nie są idealni, no bo co to za restauracja z kurczakami bez kurczaków, i jakby sami do tego nawiązali właśnie zabawnym komunikatem, zabawną reklamą, nie kryjąc tych wad, tylko właśnie robiąc z nich pewien przekaz, który pokazał, ok, jesteśmy niedoskonali, ale przez to fajni. I tutaj mamy też kilka innych przykładów. Mamy dwa ciasteczka i teraz jedno z tych ciasteczek jest właśnie niedoskonałe, nie ma takiego idealnego kształtu, a drugie jest idealnym kółkiem. I w badaniu wyszło, że ludziom bardziej odpowiadało właśnie to niedoskonałe ciasteczko, ono bardziej było takie naturalne, takie prawdziwe, fajne, a nawet smaczne. A z kolei po prawej stronie jest to koszulka, którą sprzedawała Tesla. Po tej historii z ciężarówką i prezentacją Ilona, dla tych, co nie widzieli, wyglądało tak, że była ciężarówka, która miała mieć pancerne szyby i oni zrobili taką prezentację, że chcieli wziąć młotek i rzucić te szyby i pokazać, że one nie pękną. No, nie musicie się pewnie domyślać dużo, że one oczywiście się rozwaliły. No i no okej, no była wtopa totalna, bo widać szok na twarzach ludzi, którzy robili te prezentacje, no bo to główny feature okazał się całkowitym niewypałem. No i nie zakupowali tego gdzieś tam pod ziemię, nie zakazywali, nie kasowali komentarzy w internecie i tak dalej, tylko zrobili serię koszulek, które sprzedawali po bodajże 40 czy 50 dolarów, które miały nadruk w postaci właśnie tej pękniętej szyby z tejże Tesli. No i wyszli z tego właśnie, jest odrobina tego humoru, tak, jest
takie przyznanie się do błędu, jest ta ludzka strona i dzięki temu no, wyszli z tego kryzysu. My generalnie lubimy tych, co nie są idealni, dlatego że jak nie są idealni, to są bardziej podobni do nas, więc faktycznie nieidealne produkty również lubimy, bo są takie bardziej nasze. Ja teraz o zgodności z oczekiwaniami. Moi drodzy, nie bez powodu my obydwoje mamy tak naprawdę niebieskie marynarki. Myśmy się nie omówili, ale jednocześnie instynktownie wiemy, że 70% z Was lubi niebieski kolor. A jednocześnie był to kolor kontrastujący z tym żółtym, więc przypuszczam, że stąd się wziął ten niebieski, żeby Wam się przypodobać. Mam nadzieję, że nam się udaje. W każdym razie, zgodne z naszymi oczekiwaniami czy niezgodne? Każdy z nas ma pewne oczekiwania odnośnie tego, jaki powinien być produkt i jaka powinna być reklama. Bardzo długo zastanawiano się i uważano, że reklamy, które są zgodne z oczekiwaniami osoby, która jest odbiorcą, będą reklamami, które będą wygrywały na rynku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przekaz jest bardziej perswazyjny wtedy, dlatego że zgadza się z tym, co my mamy w mózgu, a po drugie wybory konsumenckie, które są niezgodne ze schematem, sprawiają, że czujemy, że popełniamy większe ryzyko. Że podejmujemy większe ryzyko i w związku z tym mniej ufamy drugiej stronie, czyli mniej ufamy temu, kto nam sprzedaje produkt. Wszystko tak naprawdę do momentu, kiedy Robert Hitt udowodnił jako pierwszy i postawił tezę, że mimo wszystko w tym całym natłoku reklam, reklamy niezgodne ze schematem, czyli dziwne w jakiś sposób, zaskakujące nas, przełamujące nasze oczekiwania, są bardziej zauważalne. I że tak naprawdę w momencie, kiedy napotykamy taką niejednoznaczność, to mamy trochę tak, jakby ktoś przejechał pazurami po tablicy, taki zgrzyt, który sprawia, że aha, zaczynamy to kojarzyć. I faktycznie tak jest. Tutaj przykład takiej reklamy, w której zrobiono tak naprawdę fejkowe czasopismo, które podłożono u dentysty i obserwowano reakcję ludzi. W grupie kontrolnej była tam ta piękna dziewczyna, była to reklama szamponu, natomiast w grupie eksperymentalnej był ten facet. Wojtek, wiesz, kto to jest? Tak, ja kojarzę, ale nie kojarzę Iggy Pop. Iggy Pop. Tak, właśnie. Starość, ale w każdym razie taki rokowy starość. Tak jest. No właśnie, też ma ładne blond włoski, chociaż cała reszta już taka ładna nie jest. I co się okazało? Okazało się, że ta reklama tak zszokowała, że ludzie patrzyli na nią bardziej niż na artykuły nawet, dłużej niż artykuły. Co więcej, po wyjściu od tego nieszczęsnego dentysty pamiętali ją bardziej. Tak naprawdę najbardziej zarobił na tym sam Iggy, który stał się na chwilę, marketing bardzo chłonie to, co się dzieje w badaniach, w reklamie, który stał się na chwilę gwiazdą reklam. Natomiast to, co musimy pamiętać, zgodność z oczekiwaniami oczywiście daje nam pewne atuty, to znaczy stajemy się bardziej godni zaufania i jeżeli to zaufanie jest tak naprawdę czymś, do czego my dążymy, na przykład reklamujemy usługi ubezpieczeniowe, bankowe, no to Chuck Norris to był największy poziom niezgodności ze schematem, na który może sobie pozwolić bank. Natomiast tak naprawdę nie możemy w tym momencie za bardzo wyjść poza oczekiwania klienta. Jeżeli z kolei chcemy się przebić z nowym produktem na rynku, to być może niezgodność z oczekiwaniami, czyli jakieś przełamanie, może być tym, co nas wyróżni. Taką pierwszą reklamą, która to zastosowała w ogóle w Polsce, było Frugo. Seria grzecznych reklam i nagle wchodzą wariaci pomalowani na kolorowo i mówią, no to Frugo. Może niektórzy z Was są na tyle boomerami, że jeszcze to pamiętają. Ja tak. Ja pamiętam Frugo. To źle o Tobie Frugo świadczy. Frugo miało i ten swój początek, potem zniknęło, potem było nawiązanie do nostalgii Frugo i to się jakoś sprzedaje. Tak, i to się jakoś odżywa co chwilę. Pominęłem mnie teraz butelkę Frugo i no to Frugo bym powiedział, ale no, niestety nie mam. Ja też nie mogę kupić. Dziwne teraz będzie, a zakupy. Eksperyment wyglądał w ten sposób, że były dwie grupy. W pierwszej grupie trzeba było zapamiętać prostą liczbę, na przykład 35, a druga liczba była dużo bardziej skomplikowana, była bodajże dziewięciocyfrowa, tak jak numer telefonu. No i te grupy z tymi cyframi, z tymi liczbami w głowie ruszyły poprzez korytarz do drugiego pokoju, gdzie miały podać te zapamiętane liczby, dostać nagrodę. No więc jak widzimy, no jedna grupa miała bardzo łatwo, a druga grupa miała bardzo trudno. I po środku był jeszcze dodatkowy wybór. Z kosza trzeba było wybrać rodzaj przekąski, czyli
albo zdrowe jedzenie, tam jakieś owoce, jakieś tam sałatki i tak dalej, albo można było wziąć jakieś takie hardkorowe, fajne fast food. No i co się okazywało? Osoby, które były bardziej wyczerpane kognitywnie, czyli musiały zapamiętywać ten długi ciąg cyfr, brały to jedzenie, które były bardzo kaloryczne. One były bardziej zmęczone, więc nie były w stanie kontrolować takich pierwotnych impulsów, które nam mówią, bierz to, co więcej ma kalorii, to, co jest bardziej, nie wiem, tłuste, słodkie, no to, co wygląda po prostu mega, mega apetycznie, no zdecydowanie bardziej niż sałatka dla większości ludzi, a te osoby, które były bardziej jakby wypoczęte, miały tylko tą prostą liczbę w głowie, bardzo często podejmowały tą decyzję, no, zdrowszą dla nich. I teraz jaka nauka płynie z tego dla nas? Jeśli mamy określone produkty i określoną grupę docelową, to musimy się zastanowić, w jakim ona jest stanie. Czy to są osoby, które na przykład przychodzą do sklepów i będą kupować po całym dniu pracy, gdzie będą wykończone po obowiązkach całego dnia i będą ich kusić znowu te bardziej kaloryczne rzeczy, czy może to jest luksusowa oferta śniadaniowa, tak, dla osób, które są wypoczęte i idą na kawkę taką sobie z rana. Więc również czas emitowania takich reklam może być kluczowy, bo na przykład ten burger zdecydowanie na koniec dnia wygląda bardziej apetycznie, kiedy zobaczymy go na przykład w Uber Eatsie czy w jakimś innym Bolcie. I jeszcze od razu pociągnę temat zmęczenia dalej i nowości. Bardzo często jest tak, że osoby, które są zmęczone, one bardziej wybierają rzeczy, które już znają, czyli jeśli chcą napić wody, to raczej wybiorą ten perlaż albo właśnie jakąś tam cisowiankę czy coś takiego, coś co dobrze znają. Oni nie będą kombinować, bo ten mózg już jest zmęczony. Mózg oczywiście ma też tą drugą stronę, czyli lubi eksplorować, lubi nowości, to go pobudza, ale pobudza go wtedy, kiedy jest wypoczęty i kiedy jest w stanie wydatkować energię na takie nowości, więc wtedy, jeśli ma tą energię, no to myślę, że Liquid Death, czyli taka bardzo, bardzo niestandardowa, właśnie niezgodna z oczekiwaniami co do marki wody mineralnej, no to ona może się okazać tym lepszym wyborem, który będzie bazował na tej nowości, na tej eksploracji, na tej nietypowości, ale no nie dla ludzi zmęczonych. Ludzie zmęczeni nabiją się cisowianki. Tutaj ponownie musimy się zastanowić, kiedy i do kogo trafiamy, w jakich sytuacjach trafiamy, w jakim stanie takim kognitywnym, psychicznym znajdują się ci nasi odbiorcy, żeby ta reklama po prostu nie była przestrzelona. To teraz seks. Szklanka wody zamiast, czy seks zamiast szklanki wody? No właśnie, dużo badań sugeruje, że seks sprzedaje wszystko. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa zainteresowanie reklamą. Faktycznie my patrzymy na wszelką goliznę i to nas interesuje, oburza, angażuje na różne sposoby. Natomiast są też badania, które pokazują, że no właśnie, seks to jest bardzo, bardzo ryzykowna strategia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze doprowadza do tego, że kojarzymy tego typu właśnie reklamy jako molestowanie, szczególnie my kobiety, dlatego że mężczyźni takich skojarzeń raczej nie mają. Natomiast my kobiety kojarzymy to jako z sytuacjami po prostu z własnymi doświadczeniami związanymi z jakimś tam molestowaniem, z jakimś facetem, który się lepko patrzy w autobusie albo za kimś, kto za nami gwizdał na ulicy i byłyśmy zagrożone. Po drugie, fatalne PR-owo. Generalnie to jest takie trochę strzelanie sobie w stopę. Po trzecie, indukcja ujemna. Indukcja ujemna to jest taki mechanizm z zakresu psychologii poznawczej, który polega na tym, że kiedy mamy bardzo silny bodziec, to on nam odciąga uwagę od całej reszty, czyli tak się koncentrujemy na tym bodźcu, że już w ogóle nie koncentrujemy się na otoczeniu. I teraz tak, moi drodzy, sprawdźmy, ilu z was ma pamięć fotograficzną, ilu zapamiętało, czego była ta reklama, która była po prawej stronie na poprzednim slajdzie, czyli ta reklama, w której był goły pan i pani mu coś robiła w torbie. Ja nie wiem, czy tutaj, nie zmienił się slajd, więc... No właśnie, go specjalnie zmieniłam po to, żebyście na chwilę nie widzieli, a to dobra. Już za późno, to teraz już wiecie. Generalnie jest to reklama diesla. Jak robiłam badania na studentach, a nie szkodzi, słuchaj, myślę, że każdy sobie odpowiedział sam. Generalnie jak robiłam badania na studentach, to okazało się, że tylko około 2% jest w stanie przypomnieć sobie logo. Kolejne 2% przypominały sobie, że tam na dole było jakieś czerwone logo, natomiast w ogóle nie przypominały sobie, że no właśnie, że ten seks, że tutaj było coś poza seksem. Okidoki, twoja kolej.
Drobny gest. Słuchajcie, to może jeśli macie sklepy internetowe czy jakieś usługi, w których komuś coś wysyłacie, czy dziękujecie mu w jakiś sposób za usługę, możecie wykorzystać tą najprostszą na świecie technikę, jaka absolutnie istnieje, a została przebadana. Mianowicie drobny gest w formie podziękowania. To podziękowanie może być odręczne, tak jak tutaj widzicie, ale jeśli nie możecie sobie na to pozwolić, bo na przykład tych zamówień jest bardzo, bardzo dużo, to może być nawet odręczne, ale na zasadzie po prostu kserokopii, tak, że zostało raz napisane, a potem powielone. I to będzie działać. To wprowadza bardzo miłą atmosferę, bardzo miłe skojarzenia i takie drobne coś od siebie właśnie w takiej postaci okazuje się, że jest bardzo, bardzo silnym bodźcem dla kolejnych zakupów. Bardzo dobrze jesteście zapamiętywani, ale pod jednym warunkiem, jeśli jednocześnie taka notatka nie będzie sprzedażowa, czyli jeśli zrobicie takie podziękowanie, jak tutaj po prawej stronie albo tutaj w sklepie Muji i to będzie tylko podziękowanie, to będzie działać, ale jeśli będzie tak naprawdę ukrytą sprzedażą, czyli ok, dziękuję Ci za zakup, ale masz tu jeszcze kod rabatowy, wydawałoby się, że wszystko ok, ale to nie działa. To przestaje działać w tym momencie, ponieważ ma to drugie dno i ludzie tego drugiego dna nie robią. Ten gest musi być bezinteresownym, małym dodatkiem, czymkolwiek takim podziękowaniem. Na przykład jest taka marka Pikiel, ona się nazywa, jest marką odzieżową, bardzo małą marką produkującą odzież. I oni na przykład do każdego zamówienia dodają takiego małego ludzika z Lego. Tak po prostu i małe podziękowanie. Nie wiadomo dlaczego, ale jest to bardzo miły, fajny gest. Nawet można sobie te ludziki od nich gdzieś tam kolekcjonować przy kolejnych zamówieniach. I tutaj widzimy z kolei właśnie Muji, bardzo duża marka. Mimo wszystko ktoś, kto to pakował, odręcznie to podpisał. A po prawej stronie było takie podziękowanie, dziękuję za zamówienie, ten wyjątkowy kawałek gliny da Ci radość, bo to akurat była taka mała gliniana rzeźba. Nie? No i tutaj właśnie Piotr pisze, że ludzie później na forach chwalą się zebranymi obrazkami albo takimi podziękowaniami. Tak, to też może powodować to, że o tej marce zaczyna być gdzieś mówione, bo ludziom się to na przykład spodoba, taki mały, bezinteresowny gest i jeszcze raz podkreślam, bezinteresowny. No widzisz, ja firmy nie znałam, ale już chcę ludzika Lego. Tak, no zapraszam do zakupu. Kto nie chce ludzika Lego, umówmy się. Czego nie powinniśmy robić? Przede wszystkim obarczać tego biednego, zmęczonego, niemyślącego człowieka, który jest naszym klientem, zbyt dużym wyborem. Dlatego, że wybór szkodzi. Na przykład w jednym badaniu pokazano, że jeżeli mamy produkty z dwoma bardzo podobnymi cenami, podobne produkty, to chętniej zrezygnujemy z zakupu, niż faktycznie cokolwiek kupimy. Zresztą taki jest kazus wtopy, którą był Fiat Bravo i Fiat Brava. Fiat miał dosyć duży segment rynku, ale w pewnym momencie, było to bodajże 95, 97 rok jakoś tak, wypuścił dwa modele, które były prawie że identyczne. Fiat Bravo i Fiat Brava. W założeniu jeden z tych modeli miał być modelem kobiecym, troszkę mniejszym, troszeczkę inaczej, z inną ergonomią. Drugi miał być modelem męskim, raczej takim troszeczkę bardziej drapieżnym i służącym bardziej do przewożenia rzeczy z Castoramy niż na przykład z zakupów spożywczych. Co się okazało? Okazało się, że klienci przyszli, zobaczyli, zastanowili się i poszli kupić Forda Fiesta. I taki był efekt. Te dwa modele były totalną klapą tylko i wyłącznie dlatego, może nie totalną, ale jednak ich sprzedaż nie była wysoka tylko i wyłącznie dlatego, że ten wybór był za duży. Jednak ten asortyment musi być rozciągnięty cenowo i pod względem opcji. Pamiętajcie też przy tym o długości opisu, żeby to nie był stale ten sam opis, żeby klient nie miał takiego poczucia, że on płaci za nie wiadomo co. Twoja kolej. Okaż zaufanie. Co tutaj robi Allegro? Allegro robi bardzo prostą rzecz. Jeśli spłacamy Allegro Pay, czyli taką płatności odroczone, taka forma powiedzmy mini kredytu na Allegro, to po jakimś czasie, przy kolejnych zakupach, Allegro mówi o tym, że cześć, zwiększyliśmy Ci wysokość
tego nazwijmy debetu do wykorzystania, tak? I czym to jest? Jest to tak naprawdę okazaniem pewnego zaufania, docenienia. My lubimy być docenieni, my chcemy być oklaskiwani, chcemy czuć, że robimy coś fajnego, chcemy też czuć, że ktoś nam, nie wiem, zaufał, że ktoś nas dostrzegł i tak dalej. I tutaj dokładnie ten mechanizm jest wykorzystywany, czyli za każdym razem mówimy: jesteś ok, jesteś fajny, spłacasz w terminie, ufamy ci, możesz jeszcze więcej, weź i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu tak naprawdę Allegro realizuje swoje cele sprzedażowe, no bo wiadomo, że większy limit, no zawsze w końcu ktoś, jak nie od razu, to po jakimś czasie na pewno się złamie i gdzieś tam wykorzysta przy jakiejś okazji, a jednocześnie czujemy się po prostu fajnie z tą usługą, zupełnie lepiej niż gdyby to był jakiś suchy komunikat, na zasadzie po prostu zwiększono, bo coś, tylko tyle, nie? I bez żadnej większej informacji. Tutaj zawsze jest to podkreślane, no, że jesteśmy w pewien sposób fajni. I to jest oczywiście nie tylko Allegro Pay, to inne płatności odroczone oraz banki, no jakby uwielbiają to mówić, że jesteśmy fajni. Dopóki spłacamy, to jesteśmy naprawdę miłymi dla nich ludźmi, drogimi klientami. Trochę gorzej się dzieje, kiedy już te płatności nie idą tak gładko, a przestają iść no bardzo szybko, kiedy ten limit dotrze do pewnego maksimum, bo oni dzięki temu badają maksimum pojemności klienta, jeśli chodzi o możliwość korzystania z usług finansowych. Tutaj kolejny slajd mam jeszcze związany z serią, to znaczy z tym, co bardzo dobrze wykorzystywał Duolingo, ale tak naprawdę rozszerza się to na wiele, wiele produktów, w tym na gry mobilne. Tutaj po lewej stronie jest właśnie screen z gry mobilnej, czyli prawo serii, czyli ta aplikacja zaprasza nas do jakiejś czynności, która jeśli będziemy ją powtarzać, to będziemy nagradzani. W przypadku Duolingo jest to wykonywanie kolejnych lekcji dzień po dniu. I w tym momencie mamy tak zwanego streaka, czyli właśnie serię, która jest taką nagrodą, że jesteśmy konsekwentni, jesteśmy fajni, jesteśmy w porządku, bo no bawimy się w tę grę i jesteśmy tam codziennie. Gry komputerowe z kolei nas nagradzają prezentami dzień po dniu, a oczywiście po tygodniu, bo to jest zazwyczaj taki interwał, ta ostatnia nagroda jest największa i ona oczywiście nam przepada, jeśli no jeden dzień pominiemy. Co więcej, to doszło do pewnego, tak dobrze to działa, że Duolingo w pewnym momencie dał możliwość odpłatnego pominięcia dnia, który nie przerywa tej serii. Czyli ludzie byli skłonni zapłacić za właściwie nieistotną serię tylko dlatego, żeby ją zachować. Więc jest to niesamowicie fajnie i indukujące takie zachowania wśród klientów i lojalność wśród klientów technika. I tak naprawdę, moi drodzy, niestety dotarliśmy do końca naszego webinaru. Z tego co widzę, nie mam tutaj nic więcej oprócz sekcji prezentowej, czyli zaproszenia na szkolenie z neuromarketingu tutaj w moim wydaniu. Dostaniecie na to oczywiście zniżkę, liczba miejsc ograniczona. Copywriting też na pewno się zgadza oraz wszystkie inne tutaj techniki staraliśmy się wykorzystać, także bardzo Was na to zapraszam. To jest pierwsza rzecz. Jest też możliwość indywidualnej konsultacji ze mną, jeśli chodzi o te wszystkie tematy sprzedażowe, okołosprzedażowe, UX-owe i tak dalej. No i jeśli podobają Wam się takie webinary jak ten, bo teraz już właściwie jest czas na reklamę, to bardzo zapraszam na kolejne webinary, zapraszam Was też do naszego newslettera. Myślę, że jeszcze też z Beatą będziemy mieli okazję Wam coś zaprezentować, czy to pisemnie, czy może jeszcze kolejną właśnie taki webinar. Zobaczymy, jak Wam się to spodoba, czy będziecie chcieli więcej i więcej. Mam nadzieję, że tak. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do tego wszystkiego. I co dalej? Na samym końcu jeszcze dostaniecie ankietę zadowolenia z webinaru. Proszę wpisywać najwyższe oceny. Link do nagrania oczywiście też będzie, link do tych zapisów oraz link do zakupu szkolenia. Taka paczka będzie, a jeszcze podpowiem taką rzecz, że w przypadku tego szkolenia tam ta kaczka jest dlatego, że będziecie mogli na tym szkoleniu zapytać o znaczenie tej kaczki i dowiecie się, o co też w niej chodzi, dlaczego akurat kaczka. A my kończymy idealnie w czasie. Teraz będzie ostatni element, czyli pytania i odpowiedzi. Więc co się tam zebrało? Czy ktoś tutaj ma coś, co możemy zobaczyć? Patrzę, szukam.
co tutaj Ja już mamy. też odpowiadałam troszeczkę na bieżąco Tak, trochę na o bieżąco. sreberkach na przykład. Bardzo ciekawe pytanie było o Tak. sreberkach, czyli o tym, dlaczego czekolady już nie są zawijane w sreberka. Otóż są, ale te z segmentu luksusowego. Na przykład Lindt ma taką serię czekolad, które są zawijane dalej w sreberka. Dlaczego? Dlatego, że te sreberka zaczęły się kojarzyć właśnie z produktem luksusowym, czyli czekoladki i czekolady luksusowe. Oczywiście nie wykluczam tutaj jakichś regulacji związanych z ekologią, ale jednak mimo wszystko one zostały dalej w produktach luksusowych. Tak. Ja czytam komentarze w sumie, bo tutaj się pojawiało trochę pytań, trochę komentarzy też. Był ten temat właśnie, że trudniej otworzyć produkt, to się kojarzy z czymś bardziej higienicznym. Tak, to prawda, to już o tym mówiliśmy. Co tutaj dalej? Sreberka to mówiliśmy. Był chwalony copywriting. Tak, copywriting jest niekiedy naprawdę niesamowity, można powiedzieć wręcz szalony. Ja ostatnio szukałem w Leroy Merlin słuchawki prysznicowej i dowiedziałem się, że ona będzie tworzyć taką mgiełkę, która otuli moje ciało podczas prysznica. To będzie aksamitne, to będą kropelki wody i wiele, wiele różnych takich funkcji, które będą mnie masować, tak? Będę czuł się jak w prywatnym spa i tak dalej. Także niesamowity copywriting. Słuchawka akurat ta kosztowała 359 zł, ale podobny copywriting miała też ta za 89, no więc wiecie, wszystko w zasięgu. Tak, tutaj Marek pisze, że są mistrzami copywritingu, są producenci kosmetyków i dał nam tutaj pewną próbkę tego. Mikronizowana perła, esencja z białych kwiatów, diamentowo-lipidowy, słodkie migdały, jedwab w płynie, złoto 24 karaty, peeling mikrosferyczny. Tak, no to są wszystko te sformułowania, to są te słowa, które mają właśnie budować pewną magię, tak, pewne skojarzenia z tym produktem. Także no oni muszą się starać, no bo rynek jest bardzo, bardzo nasycony. Albo też mają budować wrażenie, że to jest coś naukowego. Ja bardzo lubię na przykład liposystem w proszkach. Liposystem, lipidy tłuszcze, system, no detergent zwykły. Ale detergent by nie brzmiał tak fajnie jak liposystem. Tak. Hydrolipidowe na przykład sobie. Hydrolipidowe, tak. Tak. Multiaktywny, precyzyjnie kontrolowany strumień mikrokryształków. Nie, Czad. no to już jest czad, nie? To już jest wielocząsteczkowy i małocząsteczkowy kwas hialuronowy. Ja nie byłem dobry z chemii, więc nawet nie wiem, o co chodzi, ale no, brzmi fajnie tutaj. Tak, niesamowite rzeczy. Ela też wspomina akcję Heya. Wszędzie były czerwone łapki, a nikt nie wiedział, o co chodzi. Tak, Tak, tak. No. To tak. chyba była jedna z takich pierwszych reklam w Klej Polsce. też tak samo miało. Były te takie cukierki rozdawane biało-fioletowe, były takie biało-fioletowe duszki na banerach i też nie Ale wiadomo było. Klej był chyba później, jeśli dobrze pamiętam. Heya Później, był chyba taki później. Tak, pierwszy, gdzie Heja był faktycznie pierwszy. pamiętam Tak. po Poznaniu, to było tego mnóstwo. To niektórzy ludzie nawet to mieli na balkonach, oni to jakoś sobie tam załatwili, że nawet osoby takie fizyczne to gdzieś rozwieszały. Także to była niesamowita zagadka i to chyba była pierwsza tego typu. Pojawia się tutaj pytanie, czy możecie polecić jakąś książkę, która prezentuje przykłady zastosowania psychologii w sprzedaży? Ja mam akurat cały artykuł na ten temat, gdzie polecam rzeczy, które sam czytam, więc z mojej strony na pewno takie coś dołączymy i zapraszam. Beata, czy ty coś masz? Ja polecam Wojtka, to przede wszystkim. No i poza tym Doliński pisze i mówi fajne rzeczy. To jest profesor psychologii reklamy, psychologii społecznej. Warto też do niego zaglądnąć, bo on właśnie o tym mówi i o właśnie takich trikach reklamowych. Także będzie to dla Was jak najbardziej. Piotr wspomina, że Coffee Desk dodaje zawsze rysunek kota do paczki, to w kontekście tych właśnie drobnych rzeczy. Tak, jak najbardziej, to jest też bardzo fajne. Takie właśnie dodatki małe. Contigo dokładał kartkę z komplementami napisanymi przez pracowniczkę sklepu do zakupu. Na przykład masz piękne włosy. Okej. Okay. A tutaj Anna, skoro zadajemy sobie sprawę z takich zagrywek, to czy nadal się dajemy na nie nabrać? Tak. Właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze, bo to czy ja, czy pewnie Beata znamy te rzeczy, no to nie znaczy, że się na nie nie nabieramy. One dalej działają. My dalej nie działamy w pełni racjonalnie, jesteśmy ludźmi, tak? I działamy tak samo jak reszta ludzi, więc na te rzeczy się jak najbardziej nabieramy. To, że sobie z tego gdzieś tam czasem zdamy sprawę, to nie znaczy, że dalej nie mam ochoty wziąć czegoś z półki albo po prostu działam szybko, bez namysłu.
nie? Jakby tutaj. Czasami się lubimy dać nabrać. To wyraźnie widać tak naprawdę w wyprzedaży, bo na początku wyprzedaży zawsze jest bardzo dużo wabików, bardzo dużo okazji. Jakaś bluzeczka za 30 zł, wow, bierzemy. Ale później te ceny już są tak naprawdę normalne, tylko jest wywieszka przecenione o 75 zł, o 75%, ale gdyby to nie było przecenione, to by kosztowało tyle samo. Tylko w nas już się obudziła żyłka myśliwego. I my sami sobie pomagamy. Tak, no ja też jestem właśnie takim dalej jaskiniowcem na zakupach, jakby nie patrzeć, więc tutaj. Ale w garniturze. Ale no właśnie, ale przynajmniej w garniturze to chociaż coś. To już coś jest. Marek poleca książkę Wizualny młotek. Okej, ja to nie znam, więc z chęcią zobaczę, o co chodzi. A Ela mówi, że X.com daje czekoladki w kształcie żółwia, jak spóźni się paczka. Okej, to jest trochę coś innego, bo to jest rodzaj przeprosin, ale w ogóle jest magia mówienia, przepraszam, bo jakby w bardzo dużej. W wielu przypadkach to rozwiązuje temat, nie? W sensie przeprosili, to jest koniec. I najgorsze, co można zrobić, to po prostu brnąć w coś. Widziałem kotka przez chwilę. Tak, przepraszam bardzo, nie, to nie, jest, bardzo fajnie otworzył to sobie bardzo. drzwi. Tak Super. jest, kotki sprzedają wszystko. No właśnie, więc sprzedają też ten webinar teraz już w ogóle. Tak jest. Jak najbardziej tak. Ale ciekawostka jest jeszcze taka ze spóźnieniem się. Na przykład Uber używa bardzo mocnych słów. Uber mówi coś takiego, że składamy ci obietnicę, że to dotrze w tej tej godzinie. Jeśli jednak to nie wypali, to oni tam dają pieniądze na wydanie. Więc w ogóle jaki mocny komunikat, wiecie, ktoś składa komuś obietnicę, nie? To nie jest byle co. I biorą za to odpowiedzialność, jakieś konsekwencje za spóźnienie tej dostawy. No, niesamowita, to daje niesamowita poczucie sprawa. bezpieczeństwa, tak. Tak, tak. A to jest potrzebne w przypadku kurierów. Dobrze, pytanie czy coś jeszcze? Od razu ocena za webinar wzrośnie przez kotka. Tak, dokładnie, dokładnie. O właśnie, mogę zawołać pozostałe cztery. Tak, ale to Beata mogła się wyjąć wcześniej, bo to trzeba no było cały czas właśnie, tylko. Tak, trzeba było cały czas bodźcować, tylko jeden sam. Bodźcować, no to by było dokładnie, jak dokładnie najbardziej. tak. Słuchajcie, chyba wyczerpaliśmy temat, znaczy wyczerpaliśmy ten webinar, bo temat jest olbrzymi. Ja niesamowicie dziękuję wam wszystkim, że byliście, a przede wszystkim dziękuję też Beacie, że przyjęłaś moje zaproszenie i że tutaj chciałaś ten przekładaniec cudowne, webinarowy cudowne. Zrobić. Dobrze, to co? Kończymy. Miłej reszty dnia. Kto ogląda to na wideo, to fajnie, że oglądasz to na wideo. W razie czego się odzywajcie, piszcie na LinkedInie, na Instagramach, Facebookach, gdziekolwiek. Bądźmy w kontakcie. I co? Do usłyszenia. Cześć.